Sylwia Jarmusz, witam Państwa bardzo serdecznie w Rozmowie Dnia. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan Marcin Słomiński z Centrum Turystyki Kulturowej Trakt. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Serdecznie. A rozmawiać będziemy o 14. edycji Weekendu z Historią. Na trakcie królewsko-cesarskim impreza rozpoczyna się 27 września. Program jest niezwykle bogaty i o tym właśnie programie będziemy chcieli dzisiaj Państwu opowiedzieć. Miejsca wspólne to myśl przewodnia tegorocznego Weekendu z Historią i mam wrażenie, że taki klucz, którym układali Państwo program. Tak, wyszliśmy z założenia, że warto opowiedzieć o historii i o współczesności tych najważniejszych wspólnych przestrzeni w Poznaniu. To oczywiście Stary Rynek, który stoi u progu przebudowy, która zacznie się w ciągu najbliższych lat i który od kilkuset lat był tym miejscem, na którym poznaniacy spędzali swoje codzienne życie, często pracowali, handlowali, spotykali się z gośćmi, pokazywali ten rynek gościom. Z jednej strony miejsce reprezentacyjne, salon miasta, ale z drugiej strony też miejsce codziennego życia i realizacji codziennych potrzeb i zmagania się z codziennymi problemami. To jedno z takich miejsc, ale w obrębie tego dawnego Poznania, tego staropolskiego Poznania, miasta w murach i okolicznych, dawnych przedmieść miasta, znaleźliśmy takich miejsc więcej, więc spotkamy się też na Placu Kolegiackim, czy na mało chyba jeszcze rozpoznawalnym skwerze Romana Wilhelmiego. Czyli będzie można ugruntować wiedzę, ale też uzupełnić ją o ciekawostki mniej znane, mniej popularne. Jak wspomnieliśmy, weekend rozpoczyna się 27 września, to piątek, ten dzień można powiedzieć kolokwialnie dzień dla profesjonalistów, bo rozpoczyna się konferencją naukową dla osób, które zajmują się szeroko rozumianą interpretacją dziedzictwa. Natomiast to, co dla mieszkańców, to w sobotę i w niedzielę. I tutaj, jak wspomnieliśmy, program niezwykle bogaty. Spacery, gry miejskie, wystawy. Trzeba będzie sobie troszeczkę czasu zarezerwować na to, żeby się nad nim pochylić i zaplanować te wizyty w tych różnych miejscach wspólnych. Może zacznijmy od spacerów. Którymi trasami będą mogli wędrować z Państwem mieszkańcy? Tradycyjnie program Weekendu z Historią obfituje w te spacery i tym razem chcemy pokazać coś, czego nie pokazywaliśmy jeszcze na trakcie królewsko-cesarskim. To będą dwa specjalne, tematyczne spacery, otwarte dla każdego. Jeden z nich poświęcony będzie murom miejskim, które też były w pewnym sensie miejscem wspólnym. Obronność miasta spoczywała na jego mieszkańcach, a pozostałości tych murów do tej pory pozostają gdzieś widoczne często w obrębie Starego Miasta. To właściwie będzie ten drugi, niedzielny spacer. Natomiast w sobotę spojrzymy na miasto trochę innej strony, z której nie spogląda się na co dzień. Życie w mieście to też potrzeba radzenia sobie z podstawowymi problemami związanymi z zaopatrzeniem w wodę, z pozbyciem się nieczystości z miasta, z infrastrukturą, która wspomaga to codzienne życie i często jest niewidoczna, takie jak chociażby bruki ulic. Pod tym kątem spojrzymy na miasto w ramach spaceru sobotniego, jak się żyło w dawnym mieście. Czyli trochę tak o profanum życia miejskiego. To jest temat, który mam wrażenie zawsze jest aktualny i aktualny jest do dzisiaj, zwłaszcza przed tymi rozmaitymi programami inwestycyjnymi realizowanymi już albo planowanymi w mieście. Będziemy mówić raczej o historii, ale nawiązają do współczesności. Gry miejskie to też taka forma aktywności i edukacji jednocześnie, która cieszy się dużą popularnością i tych gier również sporo w tegorocznym programie. Tak. Dla rodzin z dziećmi wznawiamy cykliczną akcję na Poznańskim Szlaku Legend dla Dzieci. Będzie można zaopatrzyć się w folder Poznańskiego Szlaku Legend dla Dzieci, który zawiera grę, którą można bezobsługowo, samodzielnie sobie przejść. Foldery dostępne będą na naszym stanowisku informacyjnym, ale też tak jak na co dzień w Centrum Informacji Turystycznej czy w Bramie Poznania. Startuje się z tą grą w parku w Starym Korycie Warty i po przejściu całej trasy można zgłosić się do naszego stanowiska informacyjnego i w nagrodę otrzymać książkę Koziołki, Rury i Czarcie Ogony opisującą legendy poznańskie. Poznański Szlak Legend dla Dzieci to nasz projekt realizowany w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Drugą grą, chyba dla trochę starszych, będzie gra pod tytułem takim jak cała impreza, czyli miejsca wspólne. Tym razem będzie to gra obsługowa. W przestrzeni miasta będą animatorzy, którzy będą dawać zadania. Tutaj nie zdradzę trasy, ale startujemy od południa już, od 12.30 właściwie, tak żeby zdążyć po koziołkach.
z naszego stanowiska informacyjnego, kto pierwszy, ten lepszy. Przejście całej gry zajmie około 1,5 godziny. Kartę startową otrzyma się przy stanowisku informacyjnym. Mhm. Ważnym punktem tego programu Weekendu z Historią są też wystawy. Wystawy, które będą miały swoje wernisaże właśnie podczas tego weekendu. A jakie to wystawy? W Bramie Poznania w sobotę otwieramy nową wystawę czasową, lokalizowaną w Śluzie Katedralnej. To będzie wystawa Dom, Miasto, Ogród, poświęcona chyba najbardziej rozpoznawalnemu architektowi poznańskiemu, czyli Władysławowi Czanieckiemu, ale także jego żonie Janinie, która również była architektką i również jej projekty zapisały się gdzieś w tkance miejskiej Poznania, miała też bardzo duży wpływ na twórczość swojego męża i bardzo wiele, przynajmniej część projektów projektowali też wspólnie. Dlatego o tej parze architektów, nie tylko o Władysławie, ale też o Janinie, opowiemy w ramach tej wystawy wernisaż podczas Weekendu z Historią w sobotę. Zauważyłam także, że jest wystawa w Zaułku Salomona dotycząca poznańskich Żydów. Tutaj też będzie można posłuchać troszeczkę więcej o tej grupie kulturowej, w ogóle o wielokulturowym Poznaniu przy tej okazji? Tak, ta wystawa jest otwarta już jakiś czas i dobiega powoli końca, ale w ramach Weekendu z Historią, w ramach naszej już dość długiej i bardzo dobrze układającej się współpracy ze Stowarzyszeniem Miasteczko Poznań, będzie można posłuchać historii tych sfotografowanych na wystawie osób z tego trochę już zaginionego świata dawnych poznańskich Żydów. Niewiele z tych osób żyje do dzisiaj. Prawdę powiedziawszy, nie jestem pewien, czy ktokolwiek z przedwojennych poznańskich Żydów jeszcze żyje. Być może. Na pewno wie o tym pan Zbigniew Pakuła, który o tej wystawie i o działalności swojego stowarzyszenia i o przeszłości żydowskiej Poznania opowie. To pozostańmy jeszcze na chwileczkę w sferze tych wydarzeń związanych z wystawami, z pokazami, ponieważ szykuje się też pokaz filmów w kolejnym miejscu wspólnym. Tak, korzystamy z gościny Galerii Miejskiej Arsenału i w sobotnie popołudnie, wieczór zaprosimy na pokaz filmów krótkometrażowych, które gdzieś poruszają ten temat wspólnego dziedzictwa, wspólnych przestrzeni, życia i funkcjonowania i funkcji, które pełnią te przestrzenie, te miejsca, te obiekty w takiej zbiorowej świadomości, tożsamości. Ten pokaz przygotowany jest we współpracy z Fundacją Edukacji Kulturalnej Adarte, czyli z organizatorami festiwalu Shortwaves, myślę, że znanego i lubianego. Zainteresował mnie też ten punkt programu, który dotyczy możliwości zapoznania się z dawnymi planami Poznania. To propozycja opracowana we współpracy z Archiwum Miejskim, prawda? Z Archiwum Państwowym w Poznaniu. Archiwum ma w swoich zbiorach wiele ciekawych planów Poznania, dawnych. Na ich podstawie można prześledzić rozwój miasta i to, w jaki sposób mieszkańcy czy władze miasta kształtowały swoje wspólne miejsce przez całe wieki właściwie. Te plany są w dużej mierze znane, były reprodukowane, czy są dostępne w internecie, ale tutaj można zobaczyć ich oryginały, można zobaczyć, jak faktycznie wyglądają te źródła archiwalne, które są przechowywane w Archiwum Państwowym w Poznaniu, a opowie o nich człowiek, który o Poznaniu wie bardzo dużo, znany społecznik i znawca Poznania, pan Adam Suwart. To jeszcze oczywiście nie wszystko. Są jeszcze pikniki, są koncerty, są jeszcze inne wydarzenia. Animacje. Co jeszcze ciekawego właśnie? W niedzielę częściowo przeniesiemy się na skwer Romana Wilhelmiego. To jest to miejsce przy ulicy Masztalarskiej, gdzie stoi taka charakterystyczna pozostałość baszty. Tam będą animacje dla dzieci oparte o dawne gry podwórkowe, będą warsztaty sitodruku, będzie można sobie coś na własnych przyniesionych materiałach, czyli na przykład na koszulce czy w torbie, wydrukować. Na pamiątkę ciekawej technologii, tego na pamiątkę. Będzie można pograć w Tryk Traka, taką starą, ale chyba trochę mało znaną grę planszową. Tak. Na czym polega Tryk Trak? Tryk Trak, tak? Tryk Trak. Tryk Trak to jest dość ciekawa gra, która chyba była grana na wszystkich kontynentach świata, a przyszła z Azji. Porównałbym ją przynajmniej, jeżeli chodzi o stopień trudności czy o rodzaj rozgrywki, do takich trochę bardziej skomplikowanych warcabów. Jest to gra dla wszystkich i jest gdzieś tam znana, ale wydaje mi się, że niewystarczająco. Zachęcamy do tego, żeby poznać zasady i potem grać sobie w domowym zaciszu. Powiedzmy jeszcze właśnie o koncercie, o którym nie wspomnieliśmy, a który zwieńczy sobotę. Otworzy sobotę. Otworzy sobotę, przepraszam. Zaczynamy od koncertu zespołu, który nazywa się Siły Specjalne, jest zorganizowany przez Fundację Nord of Robbins. To koncert uliczny, interaktywny, gdzie słuchacze, widzowie będą zaproszeni do udziału w nim.
Co będzie grane, to niech pozostanie jeszcze tajemnicą, ale w przestrzeni wspólnej, w przestrzeni publicznej Starego Rynku będzie można razem z muzykami tę muzykę posłuchać i w jaki sposób uczestniczyć w jej wykonywaniu. W niedzielę rzecz, która pewnie zaciekawi miłośników podróży, zwłaszcza tych, którzy myślą może o podróży do Stanów Zjednoczonych, spotkanie z Kamilą Kielar. Tak, przy tegorocznym weekendzie z historią będzie też miała miejsce premiera takiej klasycznej pracy, to jest pierwsze polskie wydanie tej książki, Interpretacja dziedzictwa pióra Freemana Tildena. Freeman Tilden był amerykańskim dziennikarzem, który pracował w amerykańskich parkach narodowych i pisał o tym, w jaki sposób ciekawie opowiadać o dziedzictwie, nie tylko tym przyrodniczym związanym z parkami narodowymi, ale też kulturowym. Więc jak najbardziej wpisuje się to w nasz tegoroczny weekend z historią i z całą naszą działalność. Kamila Kielar, która jest no, chyba jedną z najwybitniejszych postaci w tym polskim świadku podróżniczym, zna te parki bardzo dobrze. I tak jak Tilden pisał o nich z perspektywy swojej, tak dziś Kamila Kielar opowie o tym, w jaki sposób te parki odwiedzać, tak by postępować odpowiedzialnie i postępować zgodnie z najlepszymi praktykami zrównoważonej turystyki i zrównoważonego podróżowania. To spotkanie w niedzielę w Bramie Poznania o godzinie 16, jeśli dobrze pamiętam. Oczywiście nie przedstawiliśmy Państwu całego programu Weekendu z Historią, raczej staraliśmy się narobić apetytu i zachęcić do tego, żeby już samodzielnie do tego programu zajrzeć i wybrać to, co dla Państwa ciekawe, ale zachęcamy, by to zrobić wcześniej, bo żeby skorzystać z tych wielu atrakcji, to trzeba trochę logistycznego planowania. Myślę, że warto podkreślić to, że Państwo nawiązali współpracę z wieloma instytucjami, żeby ten program tak bogaty mógł być. Tak, bardzo istotna jest współpraca z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków. Weekend z Historią związany jest z działaniami zmierzającymi do popularyzacji idei parku kulturowego powołanego uchwałą Rady Miasta na Starym Mieście. Park kulturowy ma w swoich założeniach to, by na skutek naszych wspólnych działań Stare Miasto perspektywicznie stało się bardziej estetycznym, ładniejszym obszarem. Wpisujemy się w te założenia, dlatego też Weekend z Historią współorganizowany jest przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków. Współpracujemy także z Estradą Poznańską i z wieloma inicjatywami trzeciego sektora, z wspomnianym Stowarzyszeniem Miasteczko Poznań, ale też ze Stowarzyszeniem Na Szagę, z Fundacją Edukacji Kulturalnej Adarte, z Galerią Miejską Arsenał, ze Strażą Pożarną Poznańską i z wieloma innymi podmiotami, które zechciały pomóc nam w przybliżaniu dziedzictwa dawnego Poznania, zwłaszcza miejsc wspólnych, dawnego i współczesnego Poznania. To bo udział w weekendzie z historią będzie też szansą na to, żeby te wszystkie instytucje poznać i się z nimi troszeczkę zaprzyjaźnić. Przez cały czas trwania tych wszystkich atrakcji, powiedzmy jeszcze o tym, na Starym Rynku będzie punkt informacyjny, w którym można zasięgać na bieżąco informacji, co, gdzie, o której godzinie się rozpocznie. Gdzie będzie można Państwa znaleźć? W którym dokładnie miejscu Starego Rynku? Punkt informacyjny będzie po zachodniej stronie Starego Rynku, niedaleko od Wachu, w zasadzie między Odwachem a Galerią Miejską Arsenał. Tam będzie można oczywiście zasięgnąć wszelkich informacji, ale także dowiedzieć się więcej o parku kulturowym i o tym, jak dbać o estetykę miasta, jak o estetykę swojej najbliższej przestrzeni. Będą tam też przedstawiciele Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, którzy zainteresowanym opowiedzą, na czym właściwie idea parku kulturowego polega. Zachęcamy więc Państwa do tego, żeby najbliższy weekend spędzić w przestrzeni Starego Miasta na trakcie królewsko-cesarskim. To już 14. edycja weekendu z historią na trakcie królewsko-cesarskim, a opowiadał o tej edycji w naszym studiu Marcin Słomiński z Centrum Turystyki Kulturowej Trakt. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie. Dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnej rozmowie dnia.